mi się fajnie włączyło oświetlenie. Słuchajcie, bardzo ważna informacja, którą chciałem wam przekazać, dlatego też nagrywam to przed nagraniem odcinka. Z tym, że strasznie mi niewygodnie jest tutaj kłócać przy tych schodach, więc idziemy w inne miejsce. Dobra, nagram z ręki. Bardzo chciałem was zaprosić na mój drugi kanał, Szczypson Plus. O tym też mówiłem w odcinku, ale jest to naprawdę dla mnie mega ważne, ponieważ na tym kanale nagrywam sobie Minecrafta na innym serwerze. I chciałbym, żebyście właśnie tam wbili, żebyście oglądali tamte odcinki, ponieważ chcę wrócić na tamten kanał. Troszkę go zaniedbałem w ostatnim czasie, ale mam ambicje na to, żeby tam wrócić, żeby znowu nagrywać, żeby znowu była tam potęga. No i tak samo Lego, o które się już upominaliście od bardzo dawna, które zacząłem nagrywać z Davikiem i przestaliśmy przez brak czasu, też trochę też końcówka szkoły była, teraz są wakacje, jest troszkę więcej czasu, mimo tego, że wyjeżdżam teraz za niedługo na wakacje, no ale mam nadzieję, że uda mi się zrobić zapas i jak wrócę, to wrócimy również z Lego i będziemy sobie tam cisnąć, więc odkładam was tutaj. Bardzo was proszę o to, żebyście wbili na tamten kanał po prostu. Link jest oczywiście w opisie. Jak będę pamiętał, to w karcie też go dam. Aczkolwiek nie mam pewności, czy będę pamiętał to zrobić. Tyle. Życzę miłego oglądania. Jutro odcinek kolejny, prawda, tak jak codziennie. I na Instagrama wbijcie. Yo. To jest mój trzeci dzień pobytu na Palionowie 2.0 i dziś będę kontynuował moje poszukiwania, jak wrócić z powrotem. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson. Słuchajcie, na samym początku możecie zostawić łapkę w górę. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson. Na samym początku możecie zostawić łapkę w górę, będzie mi mega miło, jeżeli to zrobicie. Jak widzicie, jestem z powrotem w tym samym miejscu, w którym skończyłem poprzedni odcinek. Ale stało się coś mega dziwnego, ponieważ przede mną tej tabliczki tu nie było. Idź do swojego pokoju, czeka cię tam próba czasowa. Nie wiem, o jaki pokój chodzi, czy chodzi o tamten domek, czy o ten kolejny, który tam gdzieś budowałem, czy chodzi o pokój w Borowiku. Podejrzewam, że chodzi o pokój w Borowiku, więc tam od razu się udałem, bo to jest w końcu pokój, tam były domki, więc tam udamy się na samym początku. Zanim jednak, to chciałbym was zaprosić na mój kanał Szczypson Plus, ponieważ tam pojawia się seria co drugi dzień póki co, ale jak wrócę z wakacji, będzie się pojawiać tam codziennie film z Minecrafta, z Lego, z jeszcze jakieś inne gierki, więc zachęcam, żebyście tam poszli. Jeżeli ktoś ma mało i chciałby oglądać więcej, to tam można oglądać właśnie dodatkowe filmy. Nie z Palionowa, ale z czegoś innego. Myślę, że też całkiem fajne. Dobra, słuchajcie, na samym początku udajemy się tam, może do tego pokoju, zobaczmy, co tam się dzieje. Wiem, że jest tam próba czasowa jakaś, więc musimy być gotowi na to, że będziemy musieli wykonywać jakieś dziwne challenge. Szczerze mówiąc, nie wiem, jakie to będą challenge. Mam nadzieję, że będą to jakieś łatwe challenge, bo w końcu próba czasowa. Może te challenge właśnie nam dadzą jakieś rozwiązanie, jak wrócić na Palionowo 3.0, czy już w ogóle możemy wrócić, ponieważ mieliśmy tu być tylko przez 24 godziny. Przedłużyło nam się to o następne 24 godziny, a teraz widzę, że się przedłuża o jeszcze kolejne 24 godziny, więc to już jest łącznie 72 godziny i wydaje mi się, że jest to zdecydowanie za dużo, że nie powinniśmy tutaj tyle czasu spędzić. O, nawet nam się zaczęły tutaj wiedźmy respić, ale na szczęście je mam na dwa strzały. Nie chcę tego, nie chcę tego. Wyczyściłem sobie ekwipunek. Jak widzicie, mam te książki, które w poprzednim odcinku zdobyliśmy. Jedynkę, dwójkę i trójkę i wyjaśnienie. No i o, jakąś miksturę na coś, ale to nieważne akurat. Słuchajcie, byłem tutaj i ostatnio kliknąłem ten przycisk. Ja chcę kliknąć jeszcze raz, bo to jest taka armata. Jak już mam stąd wracać, to chciałbym wykorzystać tą armatę i ją kliknąć. Dobra, uwaga, klikamy. Poszło. Wow, jak głośno, ale rypnie, ale rypnie, ale rypnie, ale rypnie. Wow! Ej, wystrzeliło! Jeszcze raz. Tylko strasznie głośny jest ten Minecraft. Proszę to ściszyć troszkę, bo tutaj naprawdę mega potężnie to buchło. Dobra, czekajcie. Klikamy, uwaga. Pum! I szybko, 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 szybko. No nie mam sprinta. Dobra, poleciały kolejne. Jak to niszczy, ja nie mogę, ta armata była tak świetna, dlaczego nie mieliśmy okazji jej tak dobrze wykorzystać? No ale dobra, trudno, lecimy szybko na górę do mojego pokoju zobaczyć, czy tam coś jest, czego wcześniej może nie było, czy tam jest jakaś, tam czeka mnie ponoć próba czasowa jakaś, więc dobra, zobaczymy, jaka to będzie próba czasowa, co będziemy musieli zrobić na czas, bo jestem mega ciekaw tego w sumie, więc uwaga, tu wchodzimy do mnie na chatę i teraz patrzymy jakąś tabliczkę, szukamy tabliczki, uwaga, jeżeli będziecie widzieć tabliczkę, to od razu krzyczcie, znaczy w komentarzach oczywiście. Dobra, czekajcie, jest jakaś skrzynka, ale ja wiem, co w niej jest, w niej są skarby, bo ja tutaj swoje chowałem skarby. Jejku, jaki ja byłem bogaty tutaj. No ale nawet tego nie mogę zabrać, bo ja na bank przez portal z tym nie przejdę, jeżeli już będę mógł przejść w jakiś sposób.
jeżeli będę mógł w ogóle, bo ja się muszę dowiedzieć, czy mogę. Ja czekam na jakieś info, że mogę wrócić, bo boję się, że teraz wejdę i coś się stanie złego, na przykład, że mnie wrzuci w jakiś inny świat czy coś. Dobra, tutaj nic nie ma chyba nowego. Tutaj jakieś żarcie i tak dalej. Ej, tej skrzynki nie było. Dobra, czekajcie, bo nad łóżkiem to jakoś nic, ja tak nigdy nie daję skrzynek. Dobra, jest książka, czyli to już coś oznacza. Dobra, weźmy tą książkę, zobaczmy, co tutaj pisze. Masz minutę na powrót na palenowo 3. Co? Minutę? Jak to jest niemożliwe? Czekaj. Dobra, lecimy szybko. Mamy minutę na powrót. Minuta, tylko minuta. No nie mogę zejść jeszcze. Bo te flaki mnie odbijają, no ale dzięki tym flakom też będę szybciej. Dobra, ostatnie kliknięcie. Zobaczmy, jak to wystrzeli tutaj pięknie. Uwaga. Poszło. Dobra, nie wiem, gdzie to poleciało. Wracamy szybko do portalu. Mamy tylko minutę. No nie, ja chciałem się wystrzelić. Szybko. Pum, poszedł strzał. Ja nie wiem, czy zdążę, nawet nie mam żadnego licznika. Więc musicie mi napisać w komentarzach, czy zdążyłem, czy nie. Dobra, lecimy tu. O, to był perfekcyjny strzał, pewnie dzięki niemu zdążę w ogóle do tego portalu dolecieć. Wydaje mi się, że w minutę zdążyłem. Dobra, wydaje mi się, że w minutę to jest zrobione. O kurczę, tutaj mam nadzieję, że teraz się trafię. Dobra, uwaga, 3, 4. O nie, przeskoczyłem! Mam nadzieję, że w minutę zdążyliśmy. Uwaga, przeniesie mnie. Jesteśmy! Dobra. Wróciliśmy na palionowo 3.0. Dobra, jesteśmy z powrotem. Jak widzicie, nie mam żadnych itemów, czyli tak jak myślałem. Wchodziliśmy z itemami, traciliśmy wszystko. Tym bardziej, że tam były modyfikacje, więc te wszystkie modyfikacje, takie jak plecaki, których tutaj nie mamy, Ej, czekajcie, bo ja tutaj tak przeszedłem przez to, a nie zauważyłem, że tutaj przecież był portal jakiś. Co się z nim stało? Nie było mnie tutaj tylko chwilę, a tutaj nagle ten portal znika. Dobra, nieważne. Wróćmy z powrotem na palionowo, zobaczmy, co tutaj się pozmieniało, bo jestem mega ciekaw, nie było mnie tutaj aż 3 dni. Jestem ciekaw, czy aż tak dużo się zmieniło, jak mogłoby się zmienić, czy jednak nic się nie zmieniło. No zobaczymy to. Słuchajcie, wróciliśmy. Ej, ale widzę, że nie mam książek też. Czyli musimy pamiętać. Co takiego, jaką mieliśmy tą wiadomość, czyli przejście przez portal. I drugą część powinna mieć Milki, więc w jakimś następnym odcinku, bo nie, widzę, że jestem sam na serwerze, więc jej teraz tutaj nie ma, ale jak będzie, to połączę się z nią jakoś i dogadam się z nią, co ona miała, jaką drugą część, bo jestem mega ciekaw tego, ale dobra, no czekajcie, nic tu się za bardzo nie pozmieniało. Tu ten budynek, nie no, on był jak już wylatywałem, co tak jakby się, nie wiem, jakby się zatrzymał w czasie tutaj ten serwer. Nic się nie zmieniło totalnie w 3 dni, ale jazda. No to nieźle. Dobra, czekajcie, pozwiedzam sobie aż, bo jestem ciekaw, czy tutaj jest coś nowego. Właśnie, przede wszystkim sprawdźmy tutaj ten nasz... Dlaczego ktoś się ciągle tak w to bawi? Dlaczego kogoś to ciągle śmieszy? Nie rozumiem tego. Dobra, schodzimy na dół. Uwaga, zobaczmy, czy wszystko tutaj jest dobrze. Czy wszystko jest okej. Otwórzmy drzwi. Nie no, wszystko jest dobrze. Czekajcie, jakiś chleb. O właśnie, jestem głodny, w sumie to se wezmę. Bo jestem, nie da się ukryć, głodomorem tutaj, dawno nie jadłem. Chociaż tam mam wrażenie, że przez portal przechodząc byłem najedzony, więc wydaje mi się, że ktoś tutaj ewidentnie maczał paluchy przy tym moim przejściu przez portal. Ale dobra, tu się nic nie pozmieniało. Widzę, że wszystko póki co jest tak, jak było nienaruszone tutaj na Palionowie, więc wydaje mi się, że wszystko jest w naturalnym porządku. Aczkolwiek jeszcze zobaczę swój domek, właśnie jestem ciekaw. Znikła ta... Ej, dobra, to znikło. Znikła ta czarno-czerwona tablica. Nie było jej... Albo była? Kurczę, już nie wiem, szczerze mówiąc, już mi się pozapominało. Ale uwaga, właśnie. Dobra, mamy czarne oczy, nie mamy białych oczu, więc ze mną się nic nie stało, tak jak się stało z Davikiem, czyli tak jak myślałem, jestem odporny i nic mi się nie stało z tym, że ja tutaj byłem jakiś dziwny. Dobra, tu jest pokój Dave'a, wszystko jest normalnie tak jak było, tutaj tam na dole też jest to, co było, czyli w sumie wszystko jest w naturalnym porządku, ja mam białe oczy, znaczy czarne oczy, przepraszam, nie białe, więc wszystko jest jak najlepszym porządku, tylko wiecie, czego mi brakuje strasznie teraz? Mi strasznie brakuje flaków, one były tak perfekcyjne. Dzięki tym flakom można było tak szybko podróżować. Tutaj w ZOO też się niewiele pozmieniało. Dobra, zobaczmy jeszcze mój domek, bo jestem ciekaw, czy tu się coś zmieniło. Czy ktoś tutaj coś robił. Mamy tutaj itemy. Właśnie, ja Dave'owi oddałem moje itemy. On powinien mi je oddać teraz jakoś na dniach, bo kurczę, potrzebuję tego, bo ja mu oddałem najlepsze itemy, jakie miałem. Tutaj nic, siekiera. Nie no, wszystko jest tak, jak było tutaj, więc w sumie nic się nie pozmieniało. Dobra, no to jest najważniejsze, że
że wszystko jest naturalnie dobrze. Dobra, słuchajcie, ja będę kończył ten odcinek. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Jeszcze raz zapraszam was bardzo serdecznie na mój kanał drugi, czyli Szczypson Plus, ponieważ tam pojawia się seria Minecraftowa inna i też będą się pojawiać inne odcinki z Lego, które kiedyś robiłem z Davikiem i do nich chcemy jak najbardziej wrócić. Tylko to wszystko jak wrócę już z moich wakacji, czyli po 14 lipca. Ale teraz już możecie tam iść, bo nagrywam filmy na zapas, co drugi dzień wrzucam tam jakiś film. Czasami są dwa dni przerwy, bo zależy od tego, ile będę miał filmów na zapas, ale postaram się nagrać ich jak najwięcej. Tymczasem trzymajcie się, widzimy się jutro o 19:19. A, i jeszcze bardzo ważne, Instagram. Możecie również wbić link, jest oczywiście w opisie. Tam wrzucam sobie fotki, jestem aktywny na story, więc chyba warto tam być po prostu i obserwować, co się tam takiego dzieje. Trzymajcie się, do zobaczenia już jutro, na razie, pa pa!